ten piękny motocykl, który tutaj widzicie, to włoskie, oryginalne, prawdziwe Moto Guzzi V7 Special 850 cm, model specjalny, wyprodukowany w 2021 roku z okazji stulecia firmy. Żeby opowiedzieć coś o tym motocyklu, warto rozpocząć być może od troszeczkę od historii Moto Guzzi, firmy, która u nas jest mało znana, a firmy, której zawdzięczamy bardzo wiele, jeżeli chodzi o rozwój motocykli w ogóle. Firma została założona przez trzech pilotów eskadry myśliwskiej włoskiej w 1921 roku. Niestety jeden z twórców Moto Guzzi nie dożył do rozpoczęcia seryjnej produkcji i w 19 roku zginął w wypadku lotniczym. I z tego powodu pozostali panowie uznali, że znak ich korpusu lotniczego stanie się symbolem Moto Guzzi i tak jest do dzisiaj. Ten orzeł właśnie to jest znak ich eskadry lotniczej. Moto Guzzi zawdzięczamy bardzo wiele. Moto Guzzi rozpoczęło, oczywiście chciało produkować motocykle na początku sportowe, jak najszybsze, odnosić sukcesy w sporcie i czyniło to przez wiele lat z dużym sukcesem. Warto powiedzieć, że Moto Guzzi wygrało 3329 wyścigów, 11 razy triumfowało w Isle of Man, 8-krotnie w Mistrzostwach Świata indywidualnie, 6-krotnie Mistrzostwa Świata Konstruktorów i zawdzięczamy im wiele wspaniałych rzeczy, takich jak na przykład centralną podnóżkę, która jest stosowana przecież we wszystkich motocyklach. Jest to pomysł Moto Guzzi. Tak samo jak pierwszy tunel aerodynamiczny wyprodukowało i zrobiło u siebie w fabryce Moto Guzzi. Dlatego już w latach 50. ich motocykl osiągał prędkość 285 km na godzinę, co było wyczynem niebywałym, bo pamiętajmy, gdzie wtedy na przykład była nasza motoryzacja na etapie rysowania rysiów, żbików i tego typu motorowerów na deskach kreślarskich. Moto Guzzi produkowało też motocykle z silnikiem 8-cylindrowym, przepraszam, i był to motocykl równie niebywały. Oczywiście przez wiele lat zmieniało się rynek, doszły firmy japońskie, obecnie Moto Guzzi należy do grupy Piaggio i w tej chwili produkuje motocykle klasyczne, aczkolwiek motocykle nowoczesne. Ten motocykl, mimo pozornego wyglądu na motocykl, nie wiem, przestarzały, czy motocykl z lat 80. czy 70., jest bardzo nowoczesną konstrukcją. I zacznijmy może od silnika. Mamy tutaj silnik o pojemności 850 cm, silnik, który stosowany jest również w modelu V85TT, czyli w motocyklu klasy Adventure. Świetny motocykl, świetnie się sprzedający, mającym bardzo dobre recenzje i opinie użytkowników. Do tego motocykla został on wstawiony w wersji osłabionej, czyli nie 80 koni, tylko 65, ale odnoszę głębokie wrażenie, że jest to mniej więcej podana moc, dlatego że motocykl w rejestrach wysokich obrotów zachowuje się co najmniej żwawo i bez żadnych problemów dojeżdża do 200 km na godzinę. Sześciobiegowa skrzynia, silnik poprzeczny, skrzynia biegów dzielona, czyli mamy zwykły olej silnikowy, taki jak do samochodów możemy lać do tego motocykla, przekładnia, w której wymieniamy co 30 tysięcy kilometrów olej, no i oczywiście fajna rzecz, napęd wałem kardana, w którym również co 30 tysięcy wystarczy zmienić tylko olej i można jeździć dalej, nie mamy tutaj łańcucha. Skrzynia biegów sześciobiegowa. No i cóż, zawieszenie. Zawieszenie, tylne amortyzatory, mimo pozornego wyglądu na amortyzatory takie typowe, klasyczne, z dwóch stron, mamy dwa. Są to amortyzatory kajaby, które mają regulację i napięcia sprężyny kluczem, i napięcia wstępnego do bicia odbicia, czyli jest to amortyzator w pełni regulowany. Motocykl posiada 21-litrowy zbiornik paliwa, spala według tego, co ja na nim przejechałem na nim dopiero 1500 km, między 4,3 a 4,5 litra na 100 km, niezależnie jak będziemy jeździć, czy 100 na godzinę, czy 140 na godzinę. Motocykl wyposażony jest w układ hamulcowy Brembo. Mamy tarczę Brembo, pompę Brembo, wszystko jest Brembo, tak samo z przodu, jak i z tyłu i ten hamulec jest bardzo efektywny. Nie widzę tutaj żadnej potrzeby, żeby były dwie tarcze. Motocykl staje w miejscu przy najmniejszym tutaj użyciu przedniego hamulca. Hamulec jest bardzo dobry, bardzo łatwo, ładnie dozowalny.
Oświetlenie tego motocykla jest klasyczne. Mamy klasyczne żarówki, ale migacze i tylna lampa są LED-owe. Dodatkowo, co można powiedzieć jeszcze o tym motocyklu, to to, że posiada kontrolę trakcji dwustopniową. ABS oczywiście w standardzie. No i piękne, klasyczne zegary, które może pokażemy, jak one tutaj wyglądają i co one nam tutaj pokazują. Więc komputer pokładowy pokazuje nam różne rzeczy, od średniej prędkości, chwilowego zużycia paliwa, średniego zużycia paliwa na 100 km, temperatury otoczenia, zegarka. I to jest właśnie kontrola trakcji na poziomie pierwszym. Można ma dwustopniową tą kontrolę pełnego przebiegu motocykla od początku, no i chwilowego, jednego i dwa. Nie pokazuje nam jednej rzeczy, nie pokazuje nam mianowicie, ile mamy paliwa w zbiorniku. Jest to w sumie niepotrzebne. Każdy, kto jeździ motocyklami klasycznymi w prosty sposób, potrafi sobie to sam wyliczyć. Ja nie odczuwam żadnej potrzeby, żeby ten wskaźnik w ogóle tutaj istniał. Natomiast wskaźnik biegów akurat się przydaje, dlatego że piąty i szósty bieg są nadbiegami. Często mi się zdarzyło tym motocyklem jeździć na biegu piątym, nie przełączając na szóstym, bo nie odczuwałem potrzeby, żeby był jeszcze jakiś nadbieg i dopiero poprzez komputer łapałem się na tym, że mamy tutaj jeszcze jeden bieg. A układ wydechowy to jest dwa, mamy tutaj dwie rury z prawej i z lewej strony i w tym miejscu mamy schowane oczywiście katalizatory. Motocykl pracuje bardzo ładnie, zachowuje się na drodze, bo to jest ważne, jak on jeździ, najważniejsza rzecz, jak ten gutek jeździ. Bardzo dobrze, można nim jeździć bardzo szybko po zakrętach, co zawdzięcza sztywnej ramy, jest to rama nowej konstrukcji. Silnik bardzo żwawy, co prawda w zakresie obrotów do 3-3500 jest dość niemrawy, ale to jest wina bardziej tego wytłumienia układem wydechowym, o czym później powiem. Natomiast w wyższych rejestrach jest motocyklem bardzo żwawym. Ten konkretny egzemplarz wyposażony jest w dwa dodatki fabryczne, mianowicie bagażnik, bo normalnie jest tutaj rączka, i mała, krótka szyba. Ta szyba pomaga, bo nie dostaje się tak powietrzem po klatce piersiowej, ale oczywiście na kask wieje i to wieje mocno, ale taka jest uroda tego typu motocykla. Moto Guzzi pięknie brzmi. Każdy o tym słyszał, albo nie słyszał, albo widział, albo nie. W każdym bądź razie ten egzemplarz równie fenomenalnie brzmi. Brzmiałby o wiele lepiej, gdyby miał oczywiście niewytłumiony przez ostatnie wspaniałe normy euro układ wydechowy. Ten układ wydechowy, choć wydaje, że jest całością, jest układem wydechowym dzielonym. Wystarczy odkręcić tutaj śrubę, można ściągnąć, wtedy dojść do opaski i ściągnąć katalizator razem z całą końcówką, lewą i prawą, także jeżeli się pojawią tylko układy toningowe jakichś firm dobrych, to będzie można tutaj z tego motocykla i uzyskać i więcej momentu obrotowego i na pewno piękniejszy dźwięk. Natomiast jeżeli jesteśmy przy dźwięku, to warto zobaczyć, jeżeli nie jeździliście takim motocyklem, jak ten motocykl wspaniale nam się zaczęście zakolebie. To jest legendarna pulsacja Moto Guzzi. Zaraz wam pokażę, jak on fajnie chodzi. I tak ten motocykl cały drzwi, w każdym dodaniu gazu, w prawo w lewo sobie się porusza. On po prostu żyje. A jak się tym jeździ? No jeździ się wspaniale. I tu jedyne, co mogę wam powiedzieć, no bo nie sprzeda się tych emocji na filmie, to ja mam cały czas uśmiechniętą twarz, jak tym motocyklem jeżdżę. I proponuję, żeby każdy, który myśli o motocyklu albo chciałby doświadczyć prawdziwej klasyki, takiego prawdziwego motocykla, prawdziwego, fajnego motocykla, poszedł sobie do dealera i się nim przejechał. Ja się przejechałem, dlatego ten egzemplarz jest już mój. Dziękuję.